Witajcie w kolejnym odcinku programu Unia Kulinarna. Z Wami Greta i Łukasz. Małe i słodkie, czekoladowe, owsiane, z kremem, konfiturą, ciasteczko uwielbiają i dzieci, i dorośli. Greto, ale zapomniałaś o tych lukrowanych, które ostatnio są bardzo popularne. Za chwilę zabiorę Cię do Jolity Gielarzuninie, która wypieka właśnie takie ciasteczka. Cześć, Jolu. Cześć, witaj. Ciasteczka dekorowane, lukrowane, z napisami, z dedykacjami. To wszystko dzieło Twoich rąk i Twojej wyobraźni, tak? Tak, no to po pierwsze, że powstają w mojej wyobraźni, w głowie, tak? Nie mam granic co do formy, co do ostatecznego wyglądu, tak? To wszystko sobie projektuję w głowie, a później to w moim odczuciu to wszystko jest proste. Mieszamy ciasto, mieszamy lukier i dekorujemy. Dekorowanie ciasteczek jest pracochłonne. Czy znajdujesz na to czas, uwzględniając to, że masz troje małych dzieci? Chyba twórczość u mnie bardziej wyloniła w tym momencie, kiedy się odnalazłam w mojej rodzinie. Dzieci, bo kiedy jesteś mamą, to musisz twórczo podchodzić do swych prac. W tym wypadku także. Moje dzieci bardzo chętnie biorą jakieś ciastka dodatkowe, tak, i dekorują je sami. Dlatego w tym temacie nie mam takiego dużego problemu. Po prostu dekorują oni, dekoruję ja razem. Ale tak, to jest pracochłonne. Jeżeli chcemy stworzyć coś takiego z efektem wow, to w to pracy trzeba włożyć. Naprawdę, bo upiec ciasto, to nie, ciasteczko nie jest trudne, tak? Ale najtrudniej jest i najdłużej tego czasu zajmuje, najwięcej czasu zajmuje właśnie jego dekorowanie. No to ile czasu może zająć udekorowanie jednego ciastka? No to zależy od ostatecznej wizji naszej, tak? Ale to od 10 do godziny i więcej możemy przesiedzieć nad jednym ciastkiem. A jakie najczęściej wzory robisz na ciasteczkach? To jest kwestia wyobraźni, tak? I tego, czego potrzebuje dana okazja, tak? Bo ciastka są dekorowane na różne, nie tylko Boże Narodzenie, Wielkanoc, takie same największe, ale i te takie osobiste święta, jak urodziny, tak? Bardzo często są zamawiane dla dzieci i przeważnie dziecięce urodziny mają co? Jakiś temat, tak? To w tym temacie, jaki jest wybrany na święto, tak, w takim temacie dekoruję ciastka i w takiej formie, tak, także odpowiednio dobieram. To może opowiesz nam, jak się nauczyłaś tej sztuki cukierniczej? Jestem samoukiem. Ta moja pasja urodziła się razem z moim dzieckiem. Tak? Ja tak na ogół to zawsze lubiłam wypieki i coś piec, ale nigdy tego nie powiązywałam jako swoją podstawową pracą, tak? I zawodową. A gdy się urodziło drugie dziecko, to takie natchnęło na mnie natchnienie, takie... taka wizja i po prostu zaczęłam się sama tego uczyć, tak? Tej sztuki, bo to jest sztuka po pierwsze. I to tak mnie wchłonęło, że z każdym ciastkiem, z każdym wypiekiem miałam zapytania, tak? A czy robisz na zamówienie? Ja mówię, nie, jeszcze nie. No i tak na początku rodzina, później najbliżsi koledzy, wtedy jedni przez drugich roznieśli tą wieść i w taki sposób dana pasja powstała moją pracą. Bardzo z Łukaszem chcemy wypróbować swoich sił i też spróbować udekorować ciasteczkę. Tak, na pewno, bardzo proszę. Podstawa to jest, gdy bierzemy ciastko. Ja chcę sweterek. Tak, bardzo proszę wybrać. To jeszcze jest rękawiczka. O, to ja rękawiczka. Tutaj tak jest lukier, z którym my zrobimy obwódkę. Robimy taką kropelkę, wtedy podnosimy trochę wyżej, dotykamy, podnosimy troszeczkę, unosimy, dotykamy. Taki krzywy sweterek. Teraz przystępujemy do zalania ciastka. Tu jest lukru więcej, ten lukier jest bardziej rzadki. I tak stopniowo trzeba to zalewać. Tak, jeżeli masz taką wizję, bo ja zalewam cały. Nie robimy kilku warstw, że nie czekamy, dopóki wyschnie ta podstawa, tak? A od razu wkładamy inny kolor i teraz robimy taki ruch, wychodzi serce. Łukaszu, zobacz, jakie piękne ciasteczko. No twoje piękne, moje to tak średnio piękne, ale może być. Na pierwszy raz to jest bardzo, bardzo dobry rezultat. Bardzo dziękujemy Ci za rozmowę i za lekcję lukrowania. Bardzo proszę i zapraszam na kolejne. Mówi się, że małe jest piękne i to potwierdza się na przykładzie ciasteczek Jolity. Może i my zróbmy coś równie smakowitego. Będzie poczęstunek dla naszego gościa. Mówisz i masz. Zrobimy ciasto pistacjowe z kremem śmietankowym i malinami. A kto do nas padnie? Ewelina Gancewska, nasza utalentowana wokalistka. Witaj, Ewelino. Ostatnio jesteś bardzo zapracowana. Koncerty, wyjazdy. Dzień dobry. O tak, ostatnio jestem rzadkim gościem w domu. Dam to miejsce, gdzie jest ciepło, przytulnie i zawsze jest coś smacznego. Wpadaj do nas na ciasto pistacjowe.
Dziękuję za zaproszenie. Do zobaczenia, pa! Drzewo pistacjowe to jedno z najstarszych kwitnących drzew orzechowych. Pistacje były wspomniane nawet w Biblii wśród najcenniejszych dóbr Izraela, na równi z wonną żywicą, olejkami i miodem. Drzewo pistacjowe jest długowieczne, może żyć nawet 300 lat. Dorasta do 10 metrów wysokości. Wymaga jednak ciepłego i suchego lata oraz zimy, w której temperatura powietrza jest poniżej zera. Jednocześnie nie lubi dużej wilgotności. Nie nadaje się do uprawiania w naszym klimacie, dlatego na Litwę pistacje są sprowadzane z Iranu i Stanów Zjednoczonych. Pistacje mają swoje własne święto. Wypada ono zawsze 26 lutego. Są pewne klasyczne połączenia smakowe, na przykład śliwka z czekoladą, dziczyzna z jalowcem albo pomidor z bazylią, ale też oczywiście malina z pistacją. Dzisiaj zrobimy ciasto właśnie o tym połączeniu. Ciasto pistacjowe z kremem śmietankowo-malinowym. A do przygotowania ciasta będziemy potrzebowali mąki pszennej, cukru miękkiego, cukru zwykłego, cukru pudru, żelatyny, proszku do pieczenia, mąki ziemniaczanej, jajek, białek, malin, pistacji, masła, śmietanki, kremówki, octu jabłkowego, miodu i soli. Ciasto będzie składało się z trzech warstw, czyli będziemy mieli dwie warstwy ciasta kruchego z pistacjami oraz bezą oraz warstwę masy śmietankowo-malinowej. Więc zaczniemy od ciasta kruchego. Mamy 450 g mąki pszennej. Dodajemy 250 g schłodzonego masła i 100 g cukru. Dodajemy szczyptę soli i jedną łyżeczkę proszku do pieczenia. Ja już mam tu roztarte masło z cukrem i mąką. Dodajemy 5 żółtek. Z ciasta już możemy uformować kulę, a to znaczy, że jest wystarczająco wyrobione. I od razu takim ciastem wykładamy formę do pieczenia. Ciasto będziemy piekli w 180 stopniach, więc ustawiam piekarnik, aby się nagrzewał. Już ciasto jest gotowe, już rozwałkowane. Teraz trzeba nakłuć to widelcem. Dziurki nakluwamy po to, żeby ciasto równomiernie się upiekło. I teraz tak naklute ciasto wstawiamy na 10 minut do piekarnika. A ja w międzyczasie posiekam 100 g orzechów pistacjowych. Resztę pistacji też musimy posiekać i połączyć z miodem. Jako, że mamy miód stały, to możemy go trochę podtopić. Będziemy potrzebowali 2 łyżek. Miód się już upłynnił i teraz dodajemy go do pistacji. Ciasto kruche już się lekko podpiekło, więc wybiorę go z piekarnika. Uwaga, gorące. I na taki gorący plat ciasta wykładamy nasze pistacje w miodzie. Ciasto wstawiamy jeszcze na 10 minut do piekarnika. A teraz czas na bezę. Bijemy ją z 5 białek. Do których dodajemy stopniowo 250 g miękkiego cukru. W trakcie ubijania trzeba dodać 1 łyżeczkę octu oraz porządną szczyptę soli. I dodajemy łyżeczkę mąki ziemniaczanej. No i potem trzeba to jeszcze raz łagodnie wymieszać. Orzechy bardzo ładnie się skarmelizowały na powierzchni ciasta. I ubite białka równomiernie wykładamy na ciasto. Przypruszamy bezę pokruszonymi pistacjami. No i by się ciasto nie spaliło, musimy zmniejszyć temperaturę piekarnika do 140 stopni i podpiec razem z bezą jeszcze przez 30-40 minut. Krem ustabilizujemy żelatyną, która powinna napęcznieć. Krem zrobimy na bazie śmietanki kremówki, dlatego powinniśmy ubić 500 ml. Śmietanka najlepiej, aby była z lodówki, czyli schłodzona. I do śmietanki dodajemy też 50 g cukru. Śmietanka powinna być konsystencji roztopionych lodów. A roztopiona też musi być napęczniała żelatyna. Przekładamy do rondelka i na bardzo małym ogniu musimy ją podegrzeć do tego momentu, aż się upłynnie. Mamy roztopioną żelatynę. Teraz do takiej żelatyny dodamy kilka łyżek
naszej śmietanki, która jest konsystencji roztopionych lodów. Żelatynę wymieszaną ze śmietanką stopniowo dodajemy do pozostałej śmietanki. Jakie to jest piękne, no po prostu pejzaż cukierniczy. I teraz musimy zaczekać, aż nasze ciasto wystygnie. Do kremu dodajemy 400 g malin. Krem mamy gotowy, blat już też jest upieczony i wystudzony, więc przełóżmy go na stolnicę. Przykroimy go na połowy w taki właśnie sposób i odkroimy te takie nierówne końcówki. No i teraz takie blaty przełożymy do trochę mniejszej formy, bo pomoże nam to w układaniu naszego ciasta. Przykroimy też razem z papierem do pieczenia i już na dno ułożymy pierwszy blat ciasta. Na to powędruje krem. No i teraz, Greto, bardzo odpowiedzialny moment. Musimy przełożyć ostatni blat. Voilà! Tak uformowane ciasto wstawiamy do lodówki na 3-4 godziny, ale najlepiej na całą noc. To ciasto jest tak kruche i delikatne, jak nasz gość, wokalistka Ewelina Gancewska. Łukaszu, pamiętasz, jej trenerka w projekcie The Voice of Poland nazwała ją porcelanową leleczką. No i jestem bardzo ciekaw, czy nasze ciasto przypadnie jej do gustu. Ewelina Gancewska stała się sławna już w dniu swoich urodzin, kiedy w rodzinie Krystyny i Ryszarda Gancewskich urodziły się czworaczki, dziewczynka i trzej chłopacy. Absolwentka gimnazjum imienia Świętego Jana Pawła II w Wilnie. Obecnie studiuje śpiew w Litewskiej Akademii Muzyki i Teatru oraz psychologię pedagogiczną. Z braćmi Augustynem, Robertem i Danielem założyli zespół 4+. Grają na różnych imprezach. Śpiewa też w chórze w kościele Świętej Teresy, jest laureatką wielu konkursów muzycznych oraz finalistką muzycznego projektu The Voice of Poland. Witaj, Ewelino. Cześć. Rok 2022 był dla Ciebie chyba bardzo wyjątkowy. No tak, przez te ostatnie pół roku działo się naprawdę dużo. Trafiłam do programu telewizyjnego The Voice of Poland, trafiłam do finału. Taki był ciekawy, artystyczny okres w moim życiu. Co najbardziej zapamiętałeś z tego projektu? Chyba najważniejsze to te różne znajomości, takie doświadczenie, które też na scenie, które po prostu zachowałam na całe życie. No i też dużo nauki też i porad od mojej trenerki. No to właśnie, trenerka też zaprosiła Cię na trasę koncertową. No jak minęło? Zaprosiła mnie koncertować w czasie całej tej trasy Christmas Time z udziałem gwiazd. Takimi jak Natalia Kukulska, Kuba Badach, Andrzej Piaseć. Śpiewałam z przecudowną orkiestrą, czyli orkiestra pod kierownictwem Jarosława Barów. Pamiętam to na całe życie. Jesteś ze słynnej rodziny czworaczków. Jakie to jest uczucie być jedyną kobietą wśród chłopaków? Zawsze czuję się taką jedną księżniczką wśród swoich braci. Najwięcej uwagi, tak? Tak, taka księżniczka wśród rycerzy i czuję się bezpiecznie. Cała wasza czwórka jest bardzo powiązana z muzyką. Kto was wprowadził w ten świat? Te zamiłowanie do muzyki mieliśmy już od dziecka. No, moi rodzice muzykowali. Mama śpiewała w chórku, ojciec też uczył się w szkole muzycznej. Dziadkowie, słyszałam, że dziadkowie, pradziadkowie muzykowali, więc z tego wszystko chyba i poszło. No, to w naszej krwi, można powiedzieć. No pewnie dużo koncertujesz, dużo czasu spędzasz poza domem. A jak jest z gotowaniem? Czy trzymasz się jakiejś diety odpowiedniej? No bo właśnie, nawet Justyna Styczkowska powiedziała, porcelanowa dziewczynka, no chyba we wszystkim. Laleczka, tak. Oczywiście przyjemnie, że takie mają porównanie do tej laleczki, ale tak jak i każdy wokalista, powinien przytrzymywać się tej diety wokalnej. No i ja także się przytrzymuję, chociażby do jakiegoś ważnego występu. Ale powiem, że czasami zdarza się, że po koncercie, w nocy, gdy wracam, mogę też czasami zgrzeszyć, takie jakieś słodkie ciasta, czy jakieś tłuste litewskie nasze jedzenie po prostu, jakieś cepeliny. No i podobno to twoje ulubione jedzenie, tak? Tak, uwielbiam kuchnię litewską. No. Przygotowaliśmy dla ciebie ciasto z pistacjami i malinami, więc zapraszamy na degustację. Pięknie to wygląda, jej. Malinka. Pyszne jest. Po co do bezy dodajemy ocet? To sztuczka znana wielu gospodyniom i gospodarzom.
Białko jajka składa się głównie z wody i białka. Kiedy odstawiamy ubitą pianę, zaczyna rozwarstwiać się i podchodzić wodą. Dodanie octu powstrzymuje ten proces. Naszym gościem była wokalistka Ewelina Gancewska. Bardzo Ci dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo też. Dziękujemy za miłą rozmowę. Do spotkania za tydzień. Będzie inspirująco i smacznie. Mam dla Was pytanie. Jak myślicie, co najbardziej wpływa na smak, oprócz wyglądu i zapachu tego jedzenia? Łukaszu, Twoja działka. Ilość tłuszczu w daniu. Cukru. Nie. To właśnie muzyka, muzyka, tak, bo naukowcy Oxford University przeprowadzili badanie, które sugerowało, że właśnie dźwięk ma taki sam duży wpływ na smak jedzenia, tak jak wygląd i zapach tego jedzenia. Jak na przykład niskie dźwięki, takie jak basy, powodują, że odczuwamy gorycz, a wysokie dźwięki fortepianu sprawiają, że odczuwamy bardziej słodsze niektóre potrawy. No. Łukaszu, jak co? Nowe studia? No, to czyli tak, od początku następnego odcinka serwujemy danie z pioseneczką. Pioseneczka od Grety, danie od Łukasza.